tak się dobrze zaczęło. Po 34 latach, po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, znowu mieliśmy szansę awansować do półfinału wielkiej mistrzowskiej imprezy. Piłkarze zaczęli dobrze. Kibice jeszcze wcześniej zaczęli równie dobrze. Od samego rana w dniu meczowym, no właśnie, to Portugalczycy się cieszą. Od samego rana w dniu meczowym w Marsylii opanowali bary, restauracje, ogródki restauracyjne. Cieszyli się, śpiewali, zarażali tutaj Francuzów tym swoim entuzjazmem, energią i tą energię wnieśli na stadion. Energia, także nadzieję, że ten nasz najwyżej fruwający orzeł w końcu się odblokuje. Posłuchajcie. Nie ma wyjścia. Mistrza musi w końcu w tym meczu, no. Walnie z bańki na 3-4. To jest ten mecz, jest taki ważny, że on powinien się odblokować. Robert Lewandowski odblokował się już w drugiej minucie. Na początku naprawdę było wspaniale, a potem męczarnie. No i cóż, rzuty karne tym razem nie wyszło. Nie może wychodzić zawsze. No i posłuchajcie, co mówili polscy kibice po meczu. To była Portugalia, to nie byle jaka drużyna. Błaszczykowskiego możemy rozgrzeszyć, ponieważ doszliśmy tam, gdzie doszliśmy dzięki niemu. Wracamy do domu, ale myślę, że z podniesionymi głowami, bo jednak osiągnęliśmy dosyć dużo, awansowaliśmy do ćwierćfinału. A zatem wracamy do domu, ale jak mówił jeden z kibiców, wracamy z podniesionym czołem, nie mamy się czego wstydzić. To były świetne mistrzostwa dla Polaków. Z Marsylii, która raz okazała się dla nas szczęśliwa w meczu z Ukrainą, tym razem nie do końca. Marcin Wyrwał, Onet.